Witam wszystkich panów kempingowania, z tej strony Jakub z Camping Fun. Dzisiaj jesteśmy na kempingu Sarwar na Węgrzech. Chciałem wam parę słów powiedzieć o tym kempingu. Nie tyle o samych termalnych źródłach, czy też basenach termalnych, bo dużo by o tym mówić, natomiast w opisie tego filmu znajdziecie linki do samego obiektu pokazujące, jakie tutaj są baseny, jakie są zjeżdżalnie itd., itd. Teraz jednak skupię się na takich bardziej technicznych sprawach, czyli pokażę wam kemping, jak on wygląda od środka, ale też bardzo ważna rzecz, w jaki sposób do kempingu wjechać, ponieważ sam już nieraz popełniłem pewien drobny błąd, chociażby blokując wjazd na kemping w Lipocie, również na Węgrzech. Tutaj pokażę wam, jak w ogóle podjechać pod kemping, bo sam miałem problem, żeby trafić pod bramę wjazdową. No i do tego jeszcze pokażę wam parking, gdzie można zaparkować bezpiecznie i spokojnie, a następnie udać się do recepcji. No to zaczynamy. Tak jak widzicie, tak wygląda droga dojazdowa do kempingu. Tu jest takie małe rondo i na tym rondzie tu właśnie musimy skręcić w prawo. Z przodu widzicie duży obiekt, widać też taką charakterystyczną wieżę, która tutaj się znajduje, a my musimy tutaj skręcić właśnie w prawo na tym rondzie. Przed samym wjazdem niech was nie zmyli znak zakazu, ponieważ pod nim jest tabliczka określająca, że nie dotyczy ten zakaz gości kempingu. I jesteśmy przed samym kempingiem. Po lewej stronie widzicie recepcję i wjazd na kemping, a po prawej stronie właśnie parking, na którym można zaparkować zanim jedziemy. Tuż przy wjeździe widać mapę i wchodzimy na sam kemping. Po prawej stronie już widzicie ekipy, które się rozbiły już wcześniej, niektórzy przyjechali dosłownie przed chwilą, a dalej widzimy sanitariaty. Teraz sobie zobaczymy sanitariaty. Przed nimi jeszcze taki kącik, gdzie można zmywać naczynia. Tutaj widzimy część damską, tutaj panie po tej stronie korzystają z łazienek. Co mnie zaskoczyło, co było dla mnie ciekawe, to to, że pomieszczenie do opróżnienia toalety chemicznej właśnie znajduje się w tej części. Zaskoczyło mnie to, bo jednak myślę, że sprzątanie toalety żołnierzy na kempingu jest męską domeną, a więc tutaj mamy symbol, w tym pomieszczeniu znajduje się wąż i miejsce, gdzie możemy opróżnić toaletę chemiczną. Fascynujące, prawda? Same prysznice nie olśniewają, nie są jakieś niesamowite, natomiast fajne jest to, że mamy przy wejściu do kabiny najpierw takie pomieszczenie, gdzie możemy się rozebrać, a później taką kurtynę już do samego prysznica. Tak to wygląda i tutaj widać kurtynkę, a tu mamy miejsce, gdzie możemy sobie usiąść. I zaraz przy sanitariatach znajduje się miejsce, na którym możemy opróżnić, czy zrzucić szarą wodę. Mamy oczywiście wąż, no i miejsce do zrzucenia szarej wody. Jeżeli porównywać by te kempingi, przynajmniej ja mogę porównać do Papy czy do Lipotu, to powiem wam tak, że ten kemping na pewno bije te pozostałe pod kątem atrakcji wodnych, czyli baseny termalne tutaj są z prawdziwego zdarzenia, jest ich sporo. No i zjeżdżalnie naliczyliśmy z Surą 11. Niektóre są w ogóle pod zamkniętym pomieszczeniu, też taki aquapark prawdziwego zdarzenia, no a pozostałe są na zewnątrz. Tak jak mówiłem na początku, tego już nie będę filmował, w opisie do tego filmu znajdziecie sobie konkretne informacje o zjeżdżalniach i atrakcjach wodnych. A teraz idziemy dalej, bo chciałem wam pokazać, jak wygląda kemping, jak wygląda stanowisko. Przede wszystkim każde ze stanowisk jest żwirkowe. Pewnie jest to kwestia bardzo subiektywna, ja nie jestem fanem akurat takich rozwiązań, ale jest to pewnie łatwiejsze w trzymaniu czystości. No i widzę, że niektórzy jak przybijają sobie tutaj czy przedsionki, czy markizy, czy pasy sztormowe do markiz, to da się też tutaj szpilki czy większe śledzie wbić. Ja tego nie próbowałem robić, bo jesteśmy tutaj tylko na jedną noc, bo właśnie też jest taki plus tego kempingu Sarwarze, że jest świetnie na mapie umiejscowiony. Jak jedziemy z Polski choćby do Chorwacji, to przynajmniej jak my jedziemy ze Śląska, to idealnie mamy pomiędzy miejscem docelowym, gdzie byliśmy w Zadarze, a domem, to tu jest idealnie niemalże środek. Tak wygląda pusta parcela. A teraz podejdziemy pod naszą parcelę, pokażę wam, jak ona tutaj u nas wygląda. Nie różni się w ogóle, ale jednak pochwalę się, że też tutaj stoimy i pokażę wam też techniczną stronę, czyli przyłącze wody i prądu. Otóżmy. Sobie stoimy. Jest tylko takie gniazdko, czyli takie najczęściej spotykane na kempingach, a więc należy mieć
taką przejściówkę, żeby móc się do niej wpiąć. I druga rzecz, kiedy przyszedłem tutaj, nie miałem prądu na początku, nie wiedziałem dlaczego. Bezpieczniki sprawdziłem, były ok, ale tu jest jeszcze takie pokrętło, które trzeba po prostu obrócić. Przyłączę wody, no też wielkiej filozofii nie ma. Mamy kran. Wziąłem ze sobą dwie przejściówki. Jedno taka, która pasuje tu na kempingu do tego kranu, ale wziąłem też drugą i zaraz wam powiem, dlaczego ją akurat mam. No więc tutaj zwykła przejściówka. Nie jestem jakoś specjalnie techniczny, to chyba 3/4 cala, jeżeli się mylę, to trudno. Po prostu nakładam ją tutaj na kran. Natomiast może zdarzyć się też tak, że przyjdziecie na kemping, a tu niespodzianka. Ta końcówka, którą przed chwilą wam pokazałem, nie będzie się nadawała, ponieważ będzie tam większy kran calowy. Dlatego zakupiłem sobie drugą taką przejściówkę. Gdyby ktoś był w miejscowości Nin, to polecam serdecznie. Marian, tak się nazywa pan, który prowadzi sklep ogrodniczy, i u niego kupiłem taką przejściówkę. Ona już będzie teraz jeździła w samochodzie. No i to tyle, jeżeli chodzi o nasz pobyt na kempingu Sarwar na Węgrzech. Jutro wracamy już do domu. Ale polecam wam ten kemping, jest bardzo fajnie, tak jak powiedziałem na początku, ulokowany, bo praktycznie po środku drogi między Polską a Chorwacją, więc jeżeli ktoś z was jedzie właśnie na południe Europy, to Sarwar jest fajnym miejscem. My jesteśmy tutaj tylko na dwie noce, myślę, że spokojnie można tutaj spędzić troszkę więcej czasu. Sama miejscowość Sarwar to takie połączenie naszego Buzka-Zdroju i Krynicy z basenami termalnymi, które możemy znaleźć, nie wiem, chociażby w Bukowinie. Tyle na dzisiaj, dzięki i do zobaczenia.